28 sierpnia około godziny 9 w Bielawie na ulicy Władysława Grabskiego doszło do bardzo poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Jak wynika z wstępnych ustaleń, 36-letni mężczyzna goniąc swojego psa wszedł na jezdnię w miejscu do tego niewyznaczonym, wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę marki DAW kierowaną przez 37-latka. Pieszy doznał obrażeń nogi wymagającej zaopatrzenia chirurgicznego. Postępowanie w tej sprawie prowadzą bielawscy funkcjonariusze.